Cześć, nazywam się Aleksandra janiszewska cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Po nagraniu ostatniego odcinka uświadomiłam sobie, że w tych moich opowieściach bardzo mało jest dzieł sztuki, które są w naszych zbiorach, oprócz może kilku drobnych przypadków, które były dosyć okolicznościowe, jak obraz Lukasa Kranacha Starszego Madonna pod Jodłami, czy Nowy nabytek Zamku Królewskiego w Warszawie, czyli dzieło Angeliki Kaufman. Poza tymi dwoma przypadkami, w zasadzie niewiele mówię o dziełach, które znajdują się w naszych polskich kolekcjach, a są wyjątkowe i unikatowe. I pewnie was nie zdziwi, że zacznę od najbliższego mojemu sercu artysty, czyli Rembrandta van Rijn. Które tak się składa, że w zbiorach polskich reprezentowany jest trzy razy. Dwa obrazy znajdują się na Zamku Królewskim w Warszawie i jest to dziewczyna w ramię obrazu i uczony przy pulpicie. A trzeci obraz to pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem, należący do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Pozostając w temacie darów, dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam trochę o tych dwóch obrazach, które należą do zamkowej kolekcji, obrazach dosyć niezwykłych, głównie dlatego, że ich historia jest bardzo silnie związana też z historią ich właścicieli, zwłaszcza mm, tych polskich właścicieli i można powiedzieć, że w losach, jakich one doświadczały, odbija się również historia Polski od panowania Stanisława Augusta po w zasadzie koniec II wojny światowej. Śpieszę jednak od razu Wam powiedzieć, że ten mój podcast to nie będzie obszerna opowieść o tych zawiłych dziejach. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, albo będziecie czuli niedosyt po dzisiejszym odcinku, to bardzo gorąco Wam polecam nową książkę, która została przetłumaczona na język polski zupełnie niedawno. Dziewczyna i uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Landskorońskiej napisana przez Herdin Verschor. I muszę tutaj wyznać, że z Herdin znamy się od wielu lat, ponieważ była ona dyrektorką takiego stowarzyszenia gromadzącego kustoszy z całego świata zajmujących się sztuką niderlandzką. Holenderską i flamandzką. To stowarzyszenie nazywa się Kodart i jest naprawdę wspaniałą organizacją pozwalającą na budowanie sieci kontaktów, nie tylko czysto profesjonalnych, czysto zawodowych, ale sama muszę przyznać, że nawiązałam też dzięki niemu wiele przyjaźni. Ta moja zapowiedź na pewno nie oddaje tego, co znajdziecie w tej książce ponieważ tutaj polecam ją wszystkim miłośnikom, w ogóle wiedzy o kulturze, o sztuce, o historii, ponieważ tak jak na okładce napisał Piotr Oczko, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeśli szukać analogii we współczesnej literaturze do tej książki Herdin to najbliższy jest jej Zając o bursztynowych oczach, napisanym przez Edmunda de Wala. Pasjonująca książka, która cieszy się bardzo dużym uznaniem krytyków, a opowiadająca o końcu świata takiego no, wielokulturowego z przełomu XIX i XX wieku przy okazji opowieści o kolekcji japońskich Netsuke, to są takie małe figurki, którą też Wam bardzo serdecznie polecam, ową książkę, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze do niej zajrzeć, a jesteście pasjonatami historii, w opowiedzianej w taki lekki, przystępny sposób. W swojej książce Herdin poprowadzi was jako czytelników zarówno przed same obrazy i pozwoli spojrzeć na nie w bardzo osobisty sposób, ale ich historia też prowadzi przez dzieje kolejnych właścicieli, tych, którzy są udokumentowani. A szczególnie wiele miejsca poświęca ona rodzinie Lanskorońskich, Tutaj wielkiego kolekcjonera Karola Landskorońskiego oraz jego córki Karoliny Landskorońskiej, która była kobietą nietuzinkową, była historyczką sztuki, ale również była ofiarodawczynią tych dwóch obrazów na Zamek Królewski w 1994 roku. Opowieść, którą prowadzi Vershor, jest bardzo mocno oparta na faktach, ale pisarka korzysta z licentia poetica, czyli z takiej swobody czy pewnej dowolności, którą dajemy pisarzom, taka, żeby z dostępnych informacji mogli oni zbudować soczystą, pełną, wymiarową opowieść, którą My, historycy sztuki, nie zawsze możemy opowiedzieć, czy też nie zawsze możemy wziąć za nią odpowiedzialność, ponieważ w moim zawodzie nie mogę dywagować na temat odczuć, emocji czy stanów ducha osób, które no, na przykład były właścicielami obrazów czy innych dzieł sztuki. Natomiast pisarzowi, pisarce wolno. Tym chętniej ja sama czytam tego typu książki i właśnie książkę Herdin, ponieważ wprowadza ona dużo szerszy kontekst niż czasami możemy sobie jako historycy na to pozwolić. No dobrze, na pewno zareklamowałam Wam już książkę, ale co z tymi obrazami? Bo przecież dla nich tutaj się spotykamy i to właśnie o nich bardzo chcę Wam opowiedzieć. Myślę, że każdemu, kto staje wobec sztuki dawnej, towarzyszy na samym początku pytanie, po co ja właściwie to oglądam? Co ja mam w tym zobaczyć? Przecież to nie do końca jest dla mnie znajome. Trochę obce i poprzez to bardzo trudne w nawiązaniu kontaktu. Bo tak, oglądanie sztuki moim zdaniem jest nawiązywaniem kontaktu z dziełami, czy to z obrazami, czy to z rzeźbami. I moim zdaniem Rembrandt tutaj jest mistrzem, jeżeli chodzi o przełamywanie tego dystansu, przełamywanie tej bariery, niezależnie od okresu. W jakim odbierane, czy też czasów, w jakim odbierane były jego obrazy, chociaż oczywiście nie zawsze był on modny, nie zawsze był on rozpoznawalny. Jeżeli chodzi o dziewczynę w ramię okna i o starca przed pulpitem, bo tak opisowo trochę są określane te obrazy, to one z mojej perspektywy wcale nie ułatwiają nam zadania. Pomimo tego, co oczywiście wszyscy miłośnicy Rembrandta i znawcy już tej sztuki będą podkreślali e, walory, zalety m, tych kompozycji, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy stajemy wobec nich, to musimy zbudować sobie pewną opowieść, a żeby one stały się częścią też naszej własnej historii, naszej własnej wyobraźni i pytań, które będziemy im zadawać. Myślę, że już na samym początku warto sobie powiedzieć, że żaden z tych obrazów nie jest portretem. Są one pewnego rodzaju studiami i nazywa się je z Holenderska Troni, czyli rodzaj takiego studium postaci, pewnej charakterystycznej postaci, gdzie artysta, Chciał przestudiować jakiś pomysł, chciał stworzyć pewną wrażeniowość, ale nie jest to ani portret, ani też nie jest to jakakolwiek postać znana z Biblii, z opowieści mitologicznej. No, jednym słowem, nie odgrywająca żadnej roli, do której moglibyśmy sobie dopowiedzieć tekst. A to jest bardzo ważnym elementem, ta umiejętność dopowiadania sobie historii bardzo ważnym elementem odbioru wielu obrazów w ogóle. Zwłaszcza tych, które nazywamy malarstwem storii, czyli właśnie opowiadania rozmaitych historii. I tego nie znajdziemy w żadnym z tych dwóch obrazów Rembrandta. Co prawda wcześniejsi właściciele, myślę, że chcieli sobie jednak trochę wprowadzić narrację i stąd pojawia się na pewnym etapie Zmienione nazewnictwo, zmienione tytuły względem tych, które stosowane są przez nas dzisiaj. Badacze prześledzili, że w XVIII wieku, kiedy dzieła znajdowały się w kolekcji Marii Gołowkin, dostały one wspólnie uzupełniające się tytuły. Portret dziewczyny, czy też wizerunek dziewczyny. Określany był jako żydowska narzeczona, a przedstawienie starszego mężczyzny nazwane było jako ojciec narzeczonej zapisujący jej posak. Jak widzicie, już za pomocą samych tych tytułów została wykreowana pewna opowieść też pewna zależność pomiędzy tymi dwoma obrazami. Badacze wskazują, że one nigdy nie były pomyślane jako pendan, czyli jako dzieła, które miały w swoim zamyśle działać wspólnie. Wskazuje na to chociażby fakt, że nie ma pomiędzy nimi żadnej relacji, mają też zupełnie różną kompozycję. Dziewczyna ukazana jest w ramie obrazu, natomiast mężczyzna ukazany jest tak, jakby pod ukosem, siedzący przy pulpicie. Ale zupełnie poza jakimikolwiek takimi iluzyjnymi trikami, które w dziewczynie możemy zaobserwować. Poza tym, starą zasadą było, że jeżeli ukazywana była para postaci, z których jedna była mężczyzną, druga była kobietą, to zgodnie z takim heraldycznym układem mężczyzna powinien być ukazywany, po lewej stronie tego układu, a dla kobiety przeznaczona była strona prawa. Tu, w tym wypadku, siłą rzeczy mężczyzna musi być umieszczany każdorazowo po stronie prawej, co daje przedstawieniu dziewczyny stronę lewą. I tak się składa, że nie współgrają one ze sobą w żaden sposób, natomiast Odkąd można prześledzić ich pochodzenie, czyli pierwszych właścicieli, okazuje się, że funkcjonują one razem, wspólnie. No, jak, nie jako taka para zaplanowana, ale można powiedzieć trochę jako para mimowolna. I w związku z tym, prawdopodobnie kolejni właściciele, którzy nabywali te obrazy, Właśnie z powodów, które Wam dopiero co omówiłam, czyli potrzeby wprowadzenia jakiejś interakcji, jakiejś narracji. Fakt, że te obrazy działają wspólnie, że są sprzedawane wspólnie, że obydwa zostały namalowane przez Rembrandta i do tego w tym samym roku. O co właściwie może chodzić? No i tutaj jest ta narracja właśnie zbudowana na tak naprawdę wizerunku dziewczyny, ponieważ... Ona jest ubrana w taką ciemno-czerwoną suknię, taką miękką, mięsistą, z grubego materiału, wcale nie zgodną z ówczesną modą, a raczej nawiązującą do takich orientalnych, takich wschodnich strojów, czy też no, rozbudzająca wyobraźnię patrzących w XVII wieku właśnie w tą stronę. Ale nie tylko jej ubiór, ale również fryzura sprawiały, że właśnie ten jej wizerunek został określony mianem żydowskiej narzeczonej. Otóż, zgodnie z żydowską tradycją, panna, która była na wydaniu, przy podpisywaniu kontraktu ślubnego, miała przyjmować przyszłego oblubieńca z rozpuszczonymi włosami. I tutaj, właśnie ta fryzura tej młodej dziewczyny miałaby sugerować, że jest to taka, właśnie panna na wydaniu, która wita swojego oblubieńca, wychodząc mu wręcz na spotkanie. Tutaj trzeba powiedzieć, że nadawanie tego typu tytułów jeszcze w XVII wieku. Dziełom Rembrandta było dosyć popularne, i właśnie tam, gdzie kobiety były przedstawiane z dłuższymi, niezwiązanymi włosami, tam bardzo szybko ten tytuł żydowskiej narzeczonej był przypisywany dziełom, które po prostu mogły być studiami takimi może nawet troni, czyli studiami pewnych też typów. Różnych kobiet w różnych strojach, także mniej tradycyjnych niż te, które można było oglądać na ulicach Amsterdamu. Właśnie, tutaj warto wspomnieć ponownie ten ubiór owej dziewczyny, ponieważ um, takie, takie stroje um, dosyć nietypowe, można powiedzieć, były określane jako tak zwany strój antyczny albo dawny. I chodziło w nim o to, że to często było też w obrazach Rembrandta, że on ubierał niektóre swoje postaci w takie stroje trochę mm, poza czasem w pewnym sensie, wzorowane na orientalnych. I dzięki temu miały one być przygotowaniem do pewnych scen, y, albo opartych na Biblii, albo opartych na mitologii, ale wprowadzających taki. Anachroniczny y, y, rytm do tej opowieści, czyli automatycznie miały one postać, na którą patrzymy, przenosić w zupełnie inny czas opowieści niż ten, który był współczesny, zwłaszcza patrzącemu w czasach Rembrandta. No dobrze, wiemy już, że te dwa obrazy nie są portretami. Wiemy też, że nie powstały w swoim zamyśle jako para. Ale czy wiemy dlaczego właściwie one powstały? Tutaj, oczywiście, swoją odpowiedź proponuje nam Herdin Hor w swojej książce. Natomiast my wiemy niewiele przed czasem, kiedy one po raz pierwszy pojawiają się w inwentarzach kolekcji w 1711 roku. Przy czym i tak. Nie mamy stuprocentowej pewności, że to są te akurat dwa obrazy, które zostają opisane w kolekcji Jana Van Lennep w Amsterdamie około 1711 roku. Na czym polega jednak wyjątkowy urok dziewczyny w ramie? Myślę, że sami musicie to ocenić, kiedy staniecie przed tym obrazem i Zalecam wam, żebyście poświęcili na ten kontakt trochę więcej czasu niż tylko przelotne spojrzenie. Ponieważ im dłużej patrzymy na to dzieło, tym bardziej otwiera się ono przed nami. I artysta Rembrandt zastosował w nim kilka trików, które wówczas były dla niego takim wyzwaniem artystycznym właśnie w końcówce lat 30., w latach 40. Eksperymentował on z iluzją, z budowaniem iluzji i taką możliwością przekraczania dwuwymiarowości obrazu za pomocą trików optycznych, trik trików iluzjonistycznych, które stosował w swoich kompozycjach. I jak zauważycie to dłoń dziewczyny jest tak namalowana, jakby obejmowała ona ramę obrazu. Czyli artysta nie ukrywa, że jest to obraz, bo jest on w ramie, a jednocześnie podkreśla materialność owej ramy, także owa ukazana dziewczyna niejako fizycznie z niego wychodzi. I... To jest bardzo przemyślany zabieg, dlatego, że gdyby na przykład chciał tylko i wyłącznie zbudować taką iluzję, można powiedzieć, czegoś, co istnieje naprawdę czyli tromple, to jest łudzenie oka, taki, tak określamy ten zabieg, tromple, to Chyba lepiej byłoby, gdyby namalował ją w takiej niszy okiennej. Wtedy obraz zawieszony na ścianie mógłby sugerować zarówno, że jest oknem, z którego wygląda prawdziwa postać, która właśnie chwyta się owego otworu okiennego, jedną dłoń kładzie na parapecie, a drugą, właśnie co ma tam położyć. Ale nie. Rembrandt wybrał jeszcze. Większą ym, taką wirtuozerię intelektualną w budowaniu koncepcji tego obrazu, ponieważ on namalował obraz, który ma ramę i jest obrazem, w nim ukazana jest postać i ta postać chwyta za ramę obrazu. Czyli zarówno jest namalowana, bo jest przecież tematem obrazu, jak i jest prawdziwą osobą. Bo ona z tego obrazu może do nas się wychylić. I właśnie ten ruch też jest tematem y, kompozycji tego dzieła. Ten ruch jest zauważalny, kiedy zaczniemy się przyglądać w jej w ruchu, jej ciała pewnej sugestii takiego y, skręcenia ciała gdzieś z ramion on wychodzi. Także, jeżeli przyjrzymy się kolczykom, bo ona ma takie piękne, perłowe, ciężkie kolczyki, to jeden z nich zdaje się drżeć, zdaje się być właśnie poruszony ruchem jej ciała. I to jest temat, to jest takie zagadnienie, wyzwanie artystyczne, które Rembrandt chętnie podejmował właśnie w tym czasie, i dokładnie to możemy zaobserwować w tym dziele. Czemu wybrał jeszcze dodatkowo ukazanie jej w kostiumie, czyli nie w stroju, który byłby współczesnym mu strojem, a wybrał coś, co jeszcze dodatkowo właśnie inspiruje, wręcz zachęca do tego, żeby wprowadzić tutaj jakąś opowieść, żeby znaleźć dla niej jakiś pierwowzór dawny, czy to właśnie biblijny, czy historyczny, no. Tutaj widzimy, że ci właściciele późniejsi dali się podejść też właśnie temu zabiegowi Rembrandta. I w połączeniu z czy też w zestawieniu z tą y, dziewczyną w ramię obrazu muszę przyznać, że mężczyzna przy pulpicie już nie prezentuje się równie elektryzująco. Bo no, nie będę przed Wami ukrywała, ona na mnie działa dużo mocniej, dużo więcej jestem w stanie też niej jakby odkryć, zobaczyć. Jeszcze, jak będziecie na zamku, koniecznie zajrzyjcie za obraz, bo tam jest dla Was niespodzianka. Tam są pokazane rentgenogramy. Klisze oczywiście w takim powiększony sposób jest, są one odzwierciedlone, ponieważ okazało się, że. Ten obraz, dziewczyna w ramie obrazu, ma jeszcze w sobie ukrytą zagadkę, albo raczej niespodziankę, ponieważ artysta najpierw na tej desce, która jest wykorzystana jako podobrazie, zaczął malować inny portret. Właściwie właśnie portret. Kobietę w takiej kryzie, tam są pewne elementy rozpoznawalne, ale... Z jakiegoś względu zarzucił to zamówienie. Może ono po prostu zostało wycofane przez zamawiającego, i w zasadzie chyba należy powiedzieć, że został z rozpoczętą kompozycją na desce, którą następnie wykorzystał już do innej kompozycji. Takiej chyba, która była dla niego po prostu ciekawa, ważna, ale niekoniecznie wykonana na zamówienie czyjeś zewnętrzne. I to też jest dla nas taka wskazówka, że ten wizerunek owej postaci nie jest portretem, bo jak chcą badacze, jak oczywiście to zostało przez nich przeanalizowane, żaden z portretów Rembrandta, który, który jest znany, nie był wykonany na podłożu, które było wtórnie turnie. Wykorzystane. I to jest o tyle ciekawe, że niektórzy artyści nie mieli z tym problemu. Jeżeli były płótna, jeżeli były podobrazia w pracowni, które z jakichś względów praca nad nimi została zatrzymana, no to spokojnie mogły one być wykorzystane, bo przecież. Nikomu się nie śniło, że będą tak różnorodne techniki badań, jak rentgen, jak promieniowanie w podczerwieni, które odkryją tajniki warsztatu tych biednych artystów, którzy no, zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzeć te ślady swojej pracy i kolejnych etapów tej pracy. No dobrze, ale nie chciałabym zupełnie odrzucać tego obrazu uczony przy pulpicie, pomimo tego, że może właśnie ma on dla mnie samej mniej historii w sobie i dlatego jest mi trudniej wejść w kontakt z tym dziełem, chociaż jest ono pięknie malowane. Należy do takiego typu przedstawień, które cenie u Rembrandta, przedstawień mężczyzn, starszych mężczyzn, często w takich fantazyjnych strojach. On tutaj nie jest może tak no właśnie egzotyczny, orientalny, jak inne postaci malowane przez Rembrandta, będące też studiami, typami postaci, często w turbanach, różnego rodzaju zawojach na głowie, czy też z takimi, w takich strojach pięknych, błyszczących. Tutaj akurat tego nie mamy. Mamy po prostu starszego mężczyznę z siwą brodą, który siedzi z ręką wspartą o pulpit, w której to ręce trzyma pióro. No i ewidentnie jest ukazane w trakcie pracy, w trakcie jakichś przemyśleń. To jest taka postać, ona bywa przez... Rembrandta wybierana jako bohater jego kompozycji i często nie wiadomo, kim miałaby być ta postać. Tutaj chociaż w Pradze jest właśnie takie piękne przedstawienie również uczonego namalowane przez Rembrandta. Więc to jest taki typ, który go interesował i ewidentnie był dla niego ciekawy. Natomiast ten mężczyzna no, wydaje się trochę młodszy niż, niż starcy, których on zazwyczaj przedstawiał, jakkolwiek by to okrutnie nie, nie zabrzmiało. Są w nim pewne cechy portretowe, na które zwracają uwagę badacze, natomiast może to tylko i wyłącznie jest taka, taki element realizmu zastosowany przez Rembrandta. Myślę jednak, że w tej postaci, jak i w innych w twórczości artysty, łączy się zamiłowanie z jednej strony do nauki, jako takiej, do pisania, do historii, do czytania, głęboki szacunek do tego typu przekaźników wiedzy, Rembrandt sam był niezwykle zainteresowany, zaintrygowany światem. Może nie był tak uczonym artystą za jakiego Rubens był uważany i też no, sam Rubens bardzo silnie podkreślał tą swoją rolę. Tutaj przywołuję Rubensa, bo on jest tak na skali uczoności artystów XVII-wiecznych, w zasadzie na, na samym końcu skali umieszczany. Natomiast Rembrandt niewątpliwie. Był bardzo uważnym czytelnikiem Biblii, co oczywiście odnajdujemy w jego kompozycjach, co sprawia, że te postaci, które ukazywał, są na wskroś ludzkie. I dla mnie to jest w ogóle cecha charakterystyczna obrazów Rembrandta. Taka mm, prawda o człowieku, bardzo głęboko często wchodząca w opowieści. Natomiast tu możemy też odnaleźć fascynację sztuką antyczną, ponieważ jak przyjrzymy się to taki ten pulpit, na którym ułożone są karty, które zapisuje ów uczony, jest płaskorzeźbiony taką twarzą, maską zwierzęcą. Od niej też odchodzą jeszcze takie ornamenty, które razem przypominają jakiś element czy to antyczny, czy, czy może właśnie taki renesansowy? Co też sprawia, że ta, ta postać owego mężczyzny nabiera pewnego wysublimowania, no i przenosi nas znowu w taki świat, może literacki, może historyczny. U mnie to trochę wywołuje takie zaciekawienie, o czym właściwie on pisze, co właściwie. W tym momencie. Może podobne pytania stawiał sobie Stanisław August, kiedy dzieła te były w jego kolekcji i wisiały one razem z jeźdźcem polskim w pałacu na wyspie, pałacu na wodzie, w zależności od tego, jaką nazwę akurat używano i tak się składa, to o tym też wam już opowiadałam, a jeszcze wam przypomnę. Że do lipca w Pałacu na Wodzie można zobaczyć trzeci obraz z kolekcji Stanisława Augusta, namalowany właśnie przez Rembrandta, czyli jeźdźca polskiego. Równie enigmatycznego, co te dwa obrazy, o których Wam dzisiaj opowiadam. Równie nie wiadomo, kogo i co właściwie on przedstawia. Czy jest to scena. Jakaś historyczna, literacka, czy jest to portret jakiejś konkretnej osoby? O tym opowiadam Wam w innym odcinku i zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, to odsłuchajcie go. Niedawno opublikowałam. Natomiast no, mamy teraz taką unikatową okazję, żeby sobie wyobrazić tą kolekcję królewską i też myślę być dumnymi z tego, że. Mieliśmy w zbiorach polskich tak niezwykłą, tak bogatą kolekcję dzieł najważniejszych artystów, i gdyby nie no, zły obrót historii i abdykacja samego króla, to też zakupy, które miał on zaplanowane i które jeszcze powiększyłyby jego kolekcję, no niewątpliwie. Uczyniłyby one z jego zbioru bardzo ważną kolekcję w ówczesnej Europie. I to tyle dzisiaj ode mnie. Najważniejsze dla mnie to to, ażebyście poczuli taką wewnętrzną potrzebę i odwiedzili Zamek Królewski przy najbliższej okazji, stanęli przed dwoma Rembrandtami, pomyśleli sobie, czy one są dla was, czy one coś z wami dobrego robią. I to będzie najwspanialsze, jeżeli rzeczywiście udało mi się trochę oswoić Waszą znajomość. W następnych odcinkach będę też starała się przybliżać Wam arcydzieła znajdujące się w kolekcjach polskich. Jeżeli macie jakieś propozycje, sugestie, chcielibyście o czymś posłuchać, to koniecznie piszcie do mnie gdziekolwiek jest Wam wygodnie, czy na stronie, czy przez skrzynkę pocztową, czy przez Messengera. Czytam wszystkie te wiadomości. A dzięki temu, dzięki Waszym sugestiom już niedługo opowiem o sądzie ostatecznym Hansa Memlinga, który w dosyć awanturniczych okolicznościach stał się własnością najpierw Katedry Mariackiej w Gdańsku, a obecnie należy do Muzeum Narodowego właśnie w Gdańsku. To tyle dzisiaj ode mnie. Jak zawsze życzę Wam spokojnego weekendu i słonecznego, a my słyszymy się za tydzień.